Koncertowo dotknij. Tajemnicza trasa koncertowa. Stany Zjednoczone. Szukamy Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki. Jaki jest właściwy kraj? Gdzie Ameryka jest, kochanie? Tak. Brawo, tak. I dotknij. Gratulacje. Dokładnie. W tym roku sławny piosenkarz. Patrz, mamo, tutaj jest. Meksyk, tak? Tak. Zaśpiewa w najbardziej znanych miastach na świecie. Na każdym koncercie da nam wskazówkę, które miasto będzie jego kolejnym przystankiem. O, muzyka, patrz. Na pewno uda nam się zgadnąć, gdzie będzie śpiewał następnym razem i będziemy mogli śledzić jego trasę koncertową po całym świecie. Bardzo mądre rzeczy. Podczas pierwszego koncertu prezentowane są zdjęcia gejzerów, lodowców, wulkanów i wodospadów. O jakie państwo chodzi? Wybierz właściwy kraj i szukajmy. Szukajmy. Czekaj, to jeszcze tutaj będzie, kochanie. To gdzieś... A możesz tutaj jeszcze dotknąć raz w Amerykę? Próbuj jeszcze raz. Potrzebuję pomocy. Nie, no nie wiem, próbuj, no, kochani, dotykaj. Potrzebujesz pomocy? Tak. Kraj, którego szukamy, znajduje się w Europie. Jest gdzie jest Europa? Tutaj, tak. Na wschód od Grenlandii. Poczekaj, Grenlandię mamy tutaj. Potrzebujesz pomocy? Kraj, którego szukamy, znajduje się w Europie. Jest to wyspa na Oceanie Atlantyckim, na wschód od Grenlandii. No spróbuj, nie wiem, a Norwegię na przykład tutaj weź. Potrzebujesz pomocy? Kraj, którego szukamy, znajduje się w Europie. Jest to wyspa na Oceanie Atlantyckim, na wschód od Grenlandii. Mamo! Wschód od Grenlandii, kurczę, północ, południe. Zachód, wschód. A tutaj, zobacz, jakieś wyspy są nowe jeszcze. Jakieś małe, może to to? Trudne pytanie. Potrzebujesz pomocy? Kraj, którego szukamy, znajduje się w Europie. Czekaj, to chyba to tak, 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 sprawdźmy tą. Na wschód od Grenlandii. Kochani, spróbuj tą teraz. Potrzebujesz pomocy? Kraj, którego szukamy, znajduje się w Europie. Jest to wyspa na Oceanie Atlantyckim, na wschód od Grenlandii. Ocean Atlantycki, tak, na wschód od Grenlandii. No i to to. Chodź zobacz, Islandię tutaj, kochanie. Islandia. Brawo! Islandia. Przybyliśmy w samą porę na drugi koncert Jasona Stara. Islandzka publiczność jest fantastyczna, a piosenki są piękne. Ale uwaga, Jason zagrał także melodię, której nie znamy. Brzmi jak muzyka klasyczna. Muzyka. Jeden ze słuchaczy stwierdził, że jest to muzyka słynnego kompozytora Stravińskiego. Z którego kraju pochodzi? Wybierz właściwy kraj. Stradiński to może pochodzić, obstawiajmy, z Niemiec. Spróbuj. Te Niemcy, tak, pięknie. Nie. Spróbuj jeszcze raz. Nie, a może by. To poczekaj, to może z Austrii takie nazwisko. Nie, nie. Nie chcesz? Dobra, to włącz coś innego sobie.